Hebräer 9, die Verse 1 bis 12. 9 rozdział Hebrajczyków od 1 do 12 wiersza. List do Hebrajczyków, 9 rozdział od 1 do 12 wiersza. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza pokrytą zewsząd złotem, w której były złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Dieser Brief ist an Gläubige gerichtet, die ursprünglich aus dem Judentum kamen. Ten list jest skierowany do wierzących, którzy pochodzili z Żydów. Und alles, was im Judentum gegeben war, ursprünglich war von Gott gegeben. A wszystko to, co w żydostwie zostało podarowane, to zostało przekazane przez Boga. Aber die Dinge, die ihnen gegeben waren, waren im Hinblick auf das, was jetzt gekommen ist im Christentum. Ale te rzeczy, które zostały im przekazane, w związku z tym, co teraz nastało w chrześcijaństwie, nur Schatten und Gegenbilder. Były tylko cieniem i takim obrazem. Aber weil sie einmal von Gott gegeben waren, ale ponieważ te rzeczy zostały kiedyś przez Boga darowane, hatten diese Gläubigen es sehr schwer, diese Dinge loszulassen. Dlatego było bardzo ciężko tym wierzącym wyzwolić się z tych rzeczy, czy zostawić je. In dieser Hinsicht hatten es die Gläubigen, die aus den heidnischen Völkern kamen, einfacher. I w tym względzie wierzący, którzy pochodzili z pogańskich narodów, mieli łatwiej. Die Dinge des Heidentums waren nie von Gott gewesen. Bo rzeczy tego pogaństwa nigdy nie były darowane przez Boga. Sie waren auch meistens mit Sünde verbunden. A w większości przypadków nawet łączyły się z grzechami. Und so war es diesen Gläubigen aus den Heiden klar, dass sie diese Dinge lassen mussten. I dlatego wierzącym z narodów pogańskich było to jasne, że oni te rzeczy z pogaństwa muszą zostawić. Dieser Brief sollte nun diesen Gläubigen aus dem Volk der Juden helfen. I teraz ten list miał tym wierzącym z Żydów pochodzącym pomóc.
diese Bilder loszulassen, aby zostawić te wszystkie obrazy, wenn sie auch von Gott gegeben waren, nawet jeżeli te zostały przez Boga im podarowane, weil sie jetzt die Wirklichkeit hatten. Dlatego, że teraz nastała urzeczywistnienie tych rzeczy. Ein ganz charakterystisches Wort in diesem Brief. I bardzo charakterystycznym słowem zapisanym w tym liście jest ist das Wort besser. Jest to słowo lepsze. Alles was jetzt im Christentum gegeben war, war besser als das was sie im Judentum besessen hatte. Wszystko to, co było im dane w chrześcijaństwie, było lepsze niż to, co posiadali w żydostwie. In den ersten sieben Kapiteln, w tych pierwszych siedmiu rozdziałach, geht es vor allem um eine bessere Person. Przede wszystkim chodzi tutaj o lepszą osobę. In dem ersten Vers des Hebräerbriefes, bo w pierwszym wierszu listu do Hebrajczyków, wird uns gezeigt, dass der Herr Jesus besser als die Propheten des alten Bundes ist. Jest nam pokazane, że Pan Jezus jest lepszym niż wszyscy prorocy Starego Przymierza, durch die Gott ehemals geredet hat. Przez których Bóg kiedyś przemawiał. Dann wird uns gezeigt, dass der Herr Jesus besser ist als die Engel. A następnie jest nam pokazane, że Pan Jezus jest lepszy niż aniołowie, die im Dienst des Judentums eine große Rolle gespielt hatten. Którzy odgrywali w tej służbie starotestamentowej u Żydów bardzo wielką rolę. Dann wird uns in Kapitel 3 gezeigt, dass der Herr Jesus größer ist als Mose. A następnie w trzecim rozdziale jest nam pokazane, że Pan Jezus jest większym niż nawet sam Mojżesz. Mose war der größte Mann des Judentums. A Mojżesz był największym mężem z żydostwa. Durch ihn hatten sie als letzten Übermittler das Gesetz bekommen. To przez niego oni otrzymali jako przez pośrednika zakon. Durch seine Übermittlung war das Heiligtum gebaut worden. To przez jego przekaz ustny zbudowano całą świątynię. Aber Mose war nur Diener in diesem Heiligtum gewesen. Ale Mojżesz był tylko sługą w tej świątyni. Während der Herr Jesus Sohn über das Heiligtum ist. A Pan Jezus jest synem ponad świątynią. Dann sehen wir in Kapitel 4, dass der Herr Jesus größer ist als Josua. A następnie widzimy w czwartym rozdziale, że Pan Jezus jest większy niż Josue. Josua hat das Volk aus der Wüste in das Land, in das verheißene Land geführt. A ten Josue przecież wprowadził naród z pustyni do tego obiecanego kraju. Aber er hat sie nicht in die Ruhe gebracht. Ale on ich nie wprowadził do odpocznienia. Aber der Herr Jesus wird uns in die ewige Ruhe einführen. Ale Pan Jezus nas wprowadzi do odpocznienia wiecznego. Er ist größer als Josua. On jest większy niż Josue. Und dann kommen wir zu einem großen Hauptthema dieses Briefes. A teraz przechodzimy do tego wielkiego, głównego tematu tego listu. Der Herr Jesus wird verglichen mit Aaron. Pan Jezus jest porównywany z Aaronem. In Kapiteln 5, 6 und 7. W 5, 6 i 7 rozdziale. Aaron, der hohe Priester, erste hohe Priester im Alten Bund. Aaron, ten pierwszy, najwyższy kapłan w Starym Przymierzu. Und dann wird gezeigt, dass der Herr Jesus nicht nur der größere Apostel war als Mose. Ja. A następnie jest nam pokazane, że Pan Jezus nie tylko był tym większym apostołem niż Mojżesz. Unser Peter hat gefragt, meinst du wirklich Apostel? Nasz Piotr pytał się mnie, czy rzeczywiście masz na myśli słowo apostoł? Er ist der Apostel unseres Bekenntnisses. Tak, on jest apostołem naszego wyznania. Ein Apostel ist jemand, der von Gott gesandt kommt zu den Menschen. Apostoł to jest ktoś, kto jest posłany przez Boga do ludzi. Und das war auch genau der Dienst von Mose. I dokładnie taka była służba Mojżesza. Mose hielt sich auf im Heiligtum. Mojżesz przebywał w świątyni. Empfing dort die Worte Gottes.
Tam odbierał słowa Boże. Und ist dann aus dem Heiligtum hinausgegangen. On potem wychodził ze świątyni, um die Worte Gottes dem Volke kundzutun. Aby te słowa Boże całemu narodowi ogłaszać. Genauso ist der Herr Jesus aus dem Himmel von Gott gekommen. Dokładnie tak też Pan Jezus przyszedł z niebios od Boga, um hier die Worte Gottes zu reden. Aby tutaj głosić słowa Boże. Als der Gesandte Gottes. Jako posłaniec Boży. Der große Apostel. Ten wielki apostoł. Aber Aaron hatte etwas ganz anderes zu tun als Mose. Ale Aaron zajmował się całkiem innymi rzeczami niż Mojżesz. Aaron kam von dem Volke her. Aaron przychodził od strony tego narodu. Und ging in das Heiligtum. On wchodził do świątyni, um das Volk vor Gott zu vertreten. Aby tam reprezentować naród przed Bogiem. Es ist genau die umgekehrte Richtung, die Mose nahm. A więc to dokładnie odwrotny kierunek niż ten, który obrał Mojżesz. Diesen Weg ist der Herr Jesus auch gegangen. Ale tą drogą również też poszedł Pan Jezus. Von dieser Welt. On z tego świata. Über das Kreuz. Przez krzyż. In den Himmel. Wszedł do nieba. Um dort vor Gott zu sein. Aby tam być przed Bogiem. Für uns. Dla nas. Als der große hohe Priester. Jako ten wielki, najwyższy kapłan. Und da ist er größer, viel größer als Aaron. I on jest większy, o wiele większy niż Aaron. Und so ist er in allem die größere Person. I tak widzimy, że we wszystkim on jest większą, wspanialszą osobą. Aber mit einer Person sind auch gewisse Dinge verbunden. Ale z osobą łączą się różnego rodzaju rzeczy. Und in den Kapitel 8, 9 und 10. I w tych rozdziałach 8, 9 i 10 wird nun gezeigt, dass die Dinge, die mit dem Herrn Jesus verbunden sind, że te rzeczy, które połączone są z Panem Jezusem, größer sind als die Dinge im Alten Bund. One są większe niż rzeczy ze Starego Przymierza. Kapitel 8 zeigt uns den Alten Bund. 8 rozdział nam pokazuje Stare Przymierze. Den Bund vom Sinai. To przymierze z góry Synaj, und er hat nichts zustande gebracht, które do niczego nie doprowadziło. Weil bei diesem Bund gab es zwei Seiten. Bo w tym przymierzu istniały dwie strony. Zwei Partner. Tam było dwóch partnerów. Auf der einen Seite Gott, z jednej strony był Bóg, und auf der anderen Seite die Menschen. Z drugiej strony ludzie. Und bei diesem Bund hatten beide Seiten Verpflichtungen. I w tym związku, w tym przymierzu, obydwie strony miały zobowiązania. Gott, Bóg und der Mensch. I człowiek. Und es ist klar, was passierte. I jest to jasne, co stało się. Der Mensch versagte. Człowiek zawiódł. Er hat diesen Bund gebrochen. On te przymierze złamał. Und damit verlor er seine Kraft. I przez to on stracił swoją moc. Und dann hat Gott einen neuen Bund gegeben. I dlatego Bóg dał nowe przymierze. Nicht mit uns, nie z nami, aber mit dem Volke Israel in Zukunft. Ale z tym ludem izraelskim w przyszłości. Und das war schon im Alten Testament angedeutet. A to już było też anonsowane w Starym Testamencie. Das ist Kapitel 8. I o tym mówi rozdział 8 do Hebrajczyków. Jetzt kommen wir zu Kapitel 9. I teraz przejdźmy do 9 rozdziału. Das alte System, das System des Judentums, ten stary system, system żydowski, besaß ein Heiligtum. Ten posiadał świątynię. Das war in der Wüste die Stiftshütte. To na pustyni był ten namiot zgromadzenia. Und später im Land der Tempel. A później w obiecanym kraju zbudowali świątynię. Aber nun gibt es ein besseres Heiligtum. Ale teraz okazuje się, że jest lepsza świątynia. Was das ist? I co to jest? Das ist neue Heiligtum. To jest nowa świątynia. Das wollen wir jetzt sehen. I tą chcielibyśmy teraz oglądać. Auf jeden Fall ist es das bessere. W każdym bądź razie ona jest lepszą. Und dann will ich noch kurz sagen, was in Kapitel 10 kommt. I jeszcze krótko chciałbym wskazać na to, co pojawi się w 10 rozdziale. In dem alten System wurden durch den Priester Opfer gebracht. W starym systemie ofiary były składane przez kapłanów.
Der Herr Jesus hat auch ein Opfer gebracht. Pan Jezus też złożył ofiarę. Sich selbst. Siebie samego w ofierze. Er hat sein eigenes Blut gegeben. I on oddał swoją własną krew. Und dieses Opfer des Herrn Jesus. I ta ofiara Pana Jezusa ist weit besser. Jest o wiele lepsza als alle Opfer des alten Bundes. Niż wszystkie ofiary zanoszone w Starym Przymierzu. Und sein Blut ist kostbarer als alles Blut, was im Alten Testament geflossen ist. I jego krew jest kosztowniejsza niż wszystka krew, jaka popłynęła w Starym Przymierzu. Aber alle diese Dinge im Alten Testament, ale wszystkie te rzeczy ze Starego Testamentu sind Vorbilder auf das Bessere. One są obrazami, wzorcami tego, co jest lepsze. Und weil es Bilder sind, a ponieważ to są obrazy, zum Teil von himmlischen Dingen, i to częściowo wskazujące na niebiańskie rzeczy, brauchen wir diese Bilder, to my te obrazy potrzebujemy, damit wir überhaupt ein wenig verstehen, abyśmy w ogóle chociaż trochę potrafili zrozumieć, von den Dingen, die jetzt uns gehören. Z tych rzeczy, które teraz do nas należą. Jetzt kommen wir also zu unserem Gegenstand. I teraz przejdźmy do tego urywka, który żeśmy przeczytali. Das alte Heiligtum im Judentum. Ta stara świątynia w żydostwie. Und das neue Heiligtum, zu dem wir jetzt gehören. I ta nowa świątynia, do której my teraz należymy. Wenn von dem alten Heiligtum die Rede ist, jeżeli jest mowa o tej starej świątyni, ist von der Stiftshütte die Rede, to tutaj jest mowa o tym namiocie zgromadzenia. Wie wir schon lesen in Vers 2. Tak jak to czytamy już w drugim wierszu tego dziewiątego rozdziału. Warum wird nicht der Tempel genommen? Dlaczego nie jest tutaj wymieniona świątynia? Die Stiftshütte war ja nur etwas vorübergehendes. Przecież ten przybytek na pustyni był tylko świątynią tak na czas przejściowy. Für die Wüstenreise. On był przeznaczony tylko na czas podróży przez pustynię. Der Grund ist, wir werden hier im Hebräerbrief gesehen als Gläubige, die durch Übungen gehen, durch Schwierigkeiten. Powód jest tego taki, że my tutaj w liście do Hebrajczyków jesteśmy tutaj oglądani jako tacy, którzy przechodzą przez ćwiczenia i przez trudności. Das Ziel liegt noch vor uns. A cel jest jeszcze przed nami. Wir sind noch im Wettlauf. My znajdujemy się jeszcze na bieżni tego wyścigu. Und das ist die Szene der Wüste. I to jest właśnie scena pustynna. Und darum wird die Stiftshütte genommen und nicht der Tempel. I dlatego tutaj jest wspomniany ten przybytek z pustyni, a nie świątynia z kraju obiecanego. Ich will einmal ganz kurz zeigen, worin sich dieses alte und das neue Heiligtum unterscheiden. Chciałbym bardzo krótko pokazać, w czym różni się ta stara i ta nowa świątynia. Wir haben von dem alten Heiligtum gelesen. Myśmy czytali o tej starej świątyni, dass es mit Händen gemacht ist. Że ona była zrobiona rękami. Ich müsste dazu lesen Vers 24, den hatten wir noch nicht gelesen. Do tego musimy przeczytać wiersz 24, który żeśmy jeszcze nie czytali. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Also das alte Heiligtum war mit Händen gemacht. A więc ta stara świątynia była wykonana rękami. Wir wissen, dass Gott zwei Männer im Volke Israel besonders begabt hat. My wiemy o tym, że Bóg dwóch mężów z ludu izraelskiego obdarzył szczególnymi zdolnościami. Aber viele hatten mitgearbeitet. Ale również wiemy o tym, że wielu współpracowało z nimi. Auch Frauen, die das Garn gesponnen hatten. Jak również też i niewiasty, które przędły i przędze. Es war mit Menschenhänden gemacht.
A więc ten przybytek był zrobiony ludzkimi rękoma. Aber von dem jetzigen Heiligtum lesen wir in Vers 11. Ale o obecnym przybytku my czytamy w wierszu 11, dass es nicht mit Händen gemacht ist. Że on nie jest wykonany za pomocą rąk. Also da waren Menschen nicht beteiligt. A więc tutaj nie brali w budowie ludzie z udziału. Dann haben wir gelesen in Vers 1. Następnie żeśmy czytali w pierwszym wierszu, dass das alte Heiligtum ein weltliches Heiligtum war. Że ta stara świątynia była świątynią tutaj ziemską. Das heißt von dieser Welt. To znaczy, że tutaj z tego świata, von dieser Zeit, z tego czasu, von dieser Schöpfung i z obecnego stworzenia. Aber von dem jetzigen lesen wir. Ale o tej obecnej świątyni czytamy. Auch am Ende von Vers 11. Też pod koniec 11 wiersza. Das ist nicht von dieser Schöpfung ist. Że ona nie jest z tego stworzonego świata. Also nichts mit dieser Welt zu tun hat. A więc ona nie ma nic do czynienia z tym światem. Nichts mit dieser Zeit zu tun hat. Ona nie ma nic do czynienia z obecnym czasem. Dann haben wir gesehen, dass das alte Heiligtum, następnie żeśmy oglądali to, że stara świątynia, ein Gegenbild ist. Jest obrazem przeciwstawnym. Also nur ein Bild von etwas. A więc jest tylko obrazem czegoś. Während wir von dem jetzigen Heiligtum lesen, dass es ein wahrhaftiges Heiligtum ist. Podczas gdy o obecnej świątyni czytamy, że ona jest teraźniejszą, prawdziwą świątynią. Also nicht nur das Bild von etwas. A więc ona nie jest jakimś obrazem czegoś. Sondern die Wirklichkeit selbst. Ale ona sama w sobie jest już rzeczywistością. Ja, was ist denn nun das neue Heiligtum? A więc co to jest ta nowa świątynia? Es ist nicht von dieser Schöpfung. Ona nie jest z tego stworzenia. Es ist nicht mit Händen gemacht. Ona nie jest uczyniona rękami. Es ist nicht nur ein Bild, sondern die Wirklichkeit selbst. Ona nie jest już tylko obrazem, ale jest rzeczywistością. Nun, der Vers 24 sagt es uns. A wiersz 24 mówi o tym. Der Herr Jesus ist in den Himmel selbst eingegangen. Że Pan Jezus do samego nieba wszedł. Das ist also ganz eindeutig. A więc to całkowicie jasno wskazuje, das neue Heiligtum ist der Himmel selbst. Że tą nową świątynią jest samo niebo. Nun haben wir im ersten Vers gelesen, a my żeśmy w pierwszym wierszu czytali, dass der alte Bund, że stare przymierze. Denke wir, das ist der Gegenstand von Kapitel 8. I teraz myślmy o tym, że to jest ten przedmiot opisany w 8 rozdziale. Zwei Dinge hatte. Miał dwie rzeczy. Satzungen des Dienstes. Posiadał te wszystkie przepisy dotyczące służby. Und das Heiligtum. I tą świątynię. Wie das Heiligtum in groben Zügen aussah, das finden wir jetzt in den Versen 2 bis 5 dargestellt. Jak ta świątynia wyglądała tak z grubsza, to jest opisane w wierszach od 2 do 5. Die Ordnungen des Dienstes in diesem Heiligtum, a wszystkie te przepisy i porządki dotyczące służby w tej świątyni, die finden wir in den Versen 6 bis 10. To mamy opisane w wierszach od 6 do 10. Was ganz entscheidend ist, a to, co tutaj jest najbardziej rzeczą decydującą, ist, dass das alte Heiligtum gleichsam zwei Teile hatte. Że ta stara świątynia miała dwie części. Einen vorderen Bereich, tą przednią część, und einen hinteren Bereich. I tylną część. Die beiden Bereiche waren durch einen Vorhang getrennt. Te dwie części były od siebie oddzielone zasłoną. Der sogenannte Scheidevorhang. Ein Trennungsvorhang. A więc to była zasłona, która
oddzielała te dwie części. In dem vorderen Teil, w tej pierwszej części, in der Stiftshütte, auch später im Tempel, czyli w tym przybytku na pustyni, a później również i w świątyni zbudowanej już z kamienia, werden hier zwei Dinge genannt, die dort standen. Wymienione są dwa przedmioty, które tam stały. Einmal der goldene Leuchter. Po pierwsze ten złoty świecznik auf der linken Seite, stojący po lewej stronie, und der Tisch mit den Schaubroten auf der rechten Seite. I stół z chlebami pokładnymi stojący po prawej stronie. Wer jetzt das Alte Testament gut kennt, i kto teraz dobrze zna Stary Testament, der vermisst etwas. Der vermisst etwas. Der vermisst etwas. Dem scheint etwas zu fehlen. Aha, to temu wydaje się, że coś tutaj brakuje. Es gab nämlich noch einen dritten Gegenstand in dem vorderen Teil. Mianowicie tam w tej przedniej części świątyni jeszcze była trzecia rzecz. Das war der goldene Altar. To znaczy ten złoty ołtarz. Auf dem der kadzidlany, auf dem das Räucherwerk dargebracht wurde. Na którym były składane ofiary z kadzidła. Er wird hier nicht genannt. On tutaj nie jest w tym rozdziale wymieniony. Aber dann finden wir eigenartigerweise, ale nagle stwierdzamy w taki szczególny sposób, dass in dem hinteren Bereich, że w tej tylnej drugiej części, das ist das Allerheiligste, czyli w tym miejscu najświętszym świątyni, von zwei Dingen die Rede ist. Mowa jest o dwóch rzeczach. Von einem goldenen Räucherfass, steht das bei euch auch so, Fass? Der Vers 4. Mowa jest tutaj o dwóch rzeczach, und von der o złotej kadzielnicy, und czwarty wiersz, pierwsze zdanie, und von der Bundeslade, i o skrzyni przymierza. Von diesem goldenen Räucherfass lesen wir bei der Stiftshütte überhaupt nichts. Jeżeli chodzi o jakąś złotą kadzielnicę, to w opisach dotyczących tego przybytku w Starym Testamencie nic takiego nie znajdujemy. Das ist eine wirkliche Schwierigkeit. I w rzeczywistości stanowi to pewną trudność. Es ist auch nicht ganz klar, wie das griechische Wort, was mit Räucherfass übersetzt ist, übersetzt werden muss. Bo nie jest to całkowicie jasne, jak należałoby przetłumaczyć greckie słowo, które tutaj stoi w tym miejscu w oryginale, a u nas jest przetłumaczone jako złota kadzielnica. Es könnte auch mit Räucheraltar übersetzt werden. Ten wyraz można przetłumaczyć między innymi jako złota kadzielnica. Aber der stand eigentlich im vorderen Bereich. Ale zasadniczo to ten ołtarz stał kadzidlany w pierwszej części świątyni. Und nicht im hinteren. A nie w tej tylnej, najświętszym miejscu. Es steht hier übrigens auch nicht, dass er im hinteren stand. Ale tutaj tak poza tym, to tu nie jest napisane, że on stał w tym miejscu tylnym, najświętszym miejscu. Sondern dass dieses Allerheiligste ein Räuchergefäß hatte. Ale tu jest napisane mający, czy mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza. Denn seiner Bedeutung nach, bo według swojego znaczenia, gehört der Räucheraltar ins Allerheiligste. Ten złoty ołtarz kadzidlany należał do tego miejsca najświętszego. Wenn der Hohepriester einmal im Jahr, gdy ten najwyższy kapłan raz w roku in das Allerheiligste ging, wchodził do tego miejsca najświętszego, musste er Kohlen nehmen von dem goldenen Räucheraltar. On musiał wziąć właśnie węgiel z tego złotego ołtarza kadzidlanego. Und darauf musste er dann Räucherwerk streuen. Na to musiał nasypać kadzidła, und so, miałkiego, zmielonego kadzidła. Und so ging er ins Allerheiligste. I z tą kadzielnicą on wchodził do miejsca najświętszego. Damit die Bundeslade bedeckt war von der Rauchwolke.
po to, aby ta skrzynia przymierza była przykryta tym dymem z kadzidła, takim obłokiem z kadzidła. Das heißt, dass der goldene Altar dem Grundsatz nach ins Allerheiligste gehörte. A to wskazuje na to, że zasadniczo ten złoty ołtarz należał do tego miejsca najświętszego. Aber das Wesentliche ist, ale najistotniejsze to w tym jest to, das alte Heiligtum bestand aus zwei Teilen. Że stara świątynia składała się z dwóch części. Der vordere Bereich, przednia część, in dem der Priester täglich war, w której kapłan codziennie przebywał, wie wir das lesen in dem Vers 6, tak jak to czytamy w szóstym wierszu, dort war er alle Zeit, on tam po wszystek czas przebywał, stale, mamy napisane, während er in den hinteren Bereich, podczas gdy do tej tylnej części, nur einmal im Jahr hineinging, wchodził tylko raz w roku, zu dem, um das Blut auf die Bundeslade zu tun, aby pokropić krwią tą skrzynię przymierza. Als der Herr Jesus auf Golgatha starb, gdy Pan Jezus umarł na Golgocie, sein Leben gegeben hat, i on złożył w ofierze swoje życie, da hat er im Bilde gleichsam sein eigenes Blut ins Allerheiligste gebracht. To obrazowo on swoją własną krew wniósł do miejsca najświętszego. Die Bundeslade ist ein Bild auch des Thrones Gottes. Ta skrzynia przymierza jest obrazem na tron Boży. Und dort ist jetzt das Blut des Herrn Jesus im Bild gesprochen. I tam teraz znajduje się ta krew Pana Jezusa, oczywiście obrazowo mówiąc. Und jetzt ist der Thron Gottes damit ein Gnadenthron geworden. I ten tron Boży teraz stał się tronem łaski. Wir wissen, dass als der Herr Jesus starb, my wiemy, że gdy Pan Jezus umarł, in dem Moment der Vorhang im Tempel zerriss, to w tym samym momencie rozerwała się ta zasłona świątyni. Es ist genau dieser Vorhang, to dokładnie ta zasłona, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte, która oddzielała to miejsce święte od najświętszego. Seitdem gleichsam gibt es nicht mehr zwei Teile im Heiligtum. I od tego czasu można powiedzieć, nie ma już dwóch części w świątyni. Jetzt ist das Heiligtum eins. Teraz cała świątynia jest jedno. Die Trennung ist aufgehoben. Ta rozdzielająca przeszkoda została usunięta. Solange bis der Herr Jesus, bevor der Herr Jesus starb, i zanim Pan Jezus umarł, war noch dieser Vorhang da. Ta zasłona była tam w tym miejscu. Er sprach davon, dass es eine Trennung gab zwischen Gott und den Menschen. Ona obrazowo o tym mówiła, że istnieje rozdział pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Der Zugang zu Gott war nicht geöffnet. Ten dostęp do Boga jeszcze nie został otworzony. Jetzt ist das anders. Teraz to wygląda inaczej. Der Herr Jesus hat den Zugang zu Gott geöffnet. Bo Pan Jezus otworzył ten dostęp do Boga. Jetzt haben wir vielleicht gesehen den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. My żeśmy już wyjaśnili różnicę pomiędzy starym a nowym przybytkiem. Jetzt wollen wir noch ein wenig nachdenken über den Dienst, den der Hohepriester im Alten Testament tat. I teraz chwilkę zastanówmy się nad wykonywaną służbą przez tego najwyższego kapłana w Starym Testamencie. Wir haben schon gesehen, es gab einen täglichen Dienst. My żeśmy już o tym mówili, że była służba wykonywana codziennie. Und es gab einen einmaligen Dienst an einem Tag im Jahr. Ale również była wykonywana służba tylko jednorazowa, raz w roku, w jeden dzień. Der hohe Priester trug übrigens bei diesem einmaligen Dienst ein ganz besonderes Gewand. A tak poza tym ten najwyższy kapłan w trakcie wykonywania tej jednorazowej w roku służby był przyodziany w szczególny sposób.
Nicht seine normale priesterliche Kleidung, die er täglich trug. On nie miał na sobie tego normalnego odzienia kapłańskiego, jakie na co dzień nosił. Die sehr kostbar und prachtvoll war. Te odzienie, które było tak kosztowne i wspaniałe. Sondern an diesem Tag trug er ganz schlichte weiße Kleider. Ale w tym jednym dniu on miał na sobie bardzo proste, skromne, białe przyodzienie. Es war der Tag, an dem er das Blut in das Heiligtum brachte. To był dzień, w którym on tą krew wnosił do miejsca najświętszego. Wir haben gesehen, das stellt vor das Werk des Herrn Jesu, das er auf Golgatha getan hat. I my żeśmy już o tym mówili, że to obrazuje na to dzieło, które dokonał Pan Jezus na Golgocie. Der Hohepriester im Alten Testament musste es jedes Jahr wieder tun. Najwyższy kapłan w Starym Testamencie musiał corocznie to na nowo wykonywać. Weil das Blut von Stieren und Böcken keine Sünde wegtun konnte. Dlatego, że ta krew wołów i kozłów nie była w stanie na stałe zgładzić grzechu. Aber das Blut des Herrn Jesus, ale krew Pana Jezusa, hat ein für alle Mal die Sünden hinweggetan. Ona raz na zawsze usunęła grzech. Also das hatte Herr Jesus erfüllt. A więc to Pan Jezus wypełnił. Aber jetzt kommt der tägliche Dienst des Hohen Priesters. Ale teraz oglądamy tą codzienną służbę tego najwyższego kapłana. Was hat er denn jeden Tag getan? Cóż takiego on każdego dnia wykonywał? Im vorderen Teil des Heiligtums. Tam w tej przedniej części świątyni. Da hat er jeden Tag die Lampe, die Lampen des Leuchters gerichtet. On tam każdego dnia każdą lampkę tego świecznika oczyszczał. Das war dieser goldene Leuchter mit den sieben Lampen darauf. To chodzi o ten złoty świecznik ze siedmioma lampkami olejnymi. Und am Morgen hat er die Dochte beschnitten. On każdego poranku przycinał knot każdej lampki, damit die Lampen wieder sauber brannten. Po to, aby lampki czysto świeciły, nie kopciły. Musste auch immer wieder Öl nachgefüllt werden. Musiał oczywiście dolewać oleju. Und am Abend, a wieczorem, etwa gegen 6 Uhr abends, zwischen den beiden Abenden, około 6 godziny wieczorem, jak jest napisane, pomiędzy dwoma wieczorami, da hat er die Lampen angezündet. On te lampy zapalał, damit sie während der Nacht brannten. Aby one paliły się w czasie nocy. Das war die eine Tätigkeit des Priesters. To była jedna z czynności wykonywanych przez kapłana. Die andere Tätigkeit bestand darin, zur gleichen Zeit, morgens und abends. Inna czynność, jaką wykonywał, zawsze o tej samej porze, rano i wieczorem. Auf dem Räucheraltar Rauchwerk aufsteigen zu lassen. Aby na tym ołtarzu kadzidlanym składać kadzidło, aby woń kadzidła wznosiła się w górę. Damit dieser Wohlgeruch des Rauchwerks das Heiligtum erfüllte. Aby ta miła woń wypełniała całą świątynię. Das waren die täglichen Verrichtungen des Priesters im Heiligtum, des Hohen Priesters. Takie były codzienne czynności tego najwyższego kapłana w tym miejscu świętym. Es gab dann noch einen wöchentlichen Dienst. Była jeszcze taka służba wykonywana raz w tygodniu. Da musste er die Brote auf dem Schaubrotetisch auswechseln. Sabbat für Sabbat. On musiał raz w tygodniu, każdy sabat, zmieniać te chleby pokładne na stole. Was hat das jetzt zu sagen in Bezug auf den Herrn Jesus? Co to obrazowo, na co to obrazowo wskazuje, jeśli chodzi o Pana Jezusa? In Offenbarung 2 und 3 w objawieniu w drugim i w trzecim rozdziale werden die Versammlungen dort in Kleinasien, die sieben, die dort genannt werden, tam wymienionych jest siedem zgromadzeń w Azji Mniejszej, mit sieben Leuchtern verglichen. I one są porównane ze siedmioma świecznikami. Beachten wir den Unterschied, im Alten Testament war es ein Leuchter.
I zwróćmy na to uwagę, że w Starym Testamencie był jeden świecznik. Mit sieben Lampen. Ze siedmioma lampami. Dort sind es sieben einzelne Leuchter. A tam w objawieniu jest napisane, że te zgromadzenia są jako pojedyncze świeczniki, siedem pojedynczych świeczników. Es meint also nicht genau das gleiche. A więc widzimy, że to nie jest dokładnie to samo. Der Leuchter im Alten Testament. Ten świecznik ze Starego Testamentu stand im Heiligtum. On stał w miejscu świętym. Nicht im Vorhof. Nie w przedsionku świątyni. Aber die sieben Leuchter dort in Offenbarung 2 und 3. Ale te siedem świeczników wymienionych w drugim i w trzecim rozdziale objawienia sind die sieben Versammlungen. To jest siedem zgromadzeń. Und sie sollen Licht geben in dieser Welt. I one miały dawać światło na ten świat. Aber in einer gewissen Weise. Ale w pewien szczególny sposób. Sollen wir auch im Heiligtum als Gläubige. My też jako wierzący, będąc w świątyni, vor Gott etwas erstrahlen lassen von der Schönheit des Herrn Jesus. Przed Bogiem mamy promieniować tą pięknością Pana Jezusa. Gott möchte in uns Christus sehen. Bóg chciałby w nas widzieć Chrystusa. Nicht nur die Welt soll es sehen. Nie tylko ten świat ma widzieć. Gott möchte Christus in uns sehen. Bóg chciałby Chrystusa w nas widzieć. Wir sollen auch für ihn leuchten. My mamy również i dla Niego świecić. Und da ist der Herr Jesus besorgt. I to o to Pan Jezus teraz się troszczy. Dass das Licht, was wir leuchten lassen und was von ihm spricht. Żeby ta światłość, która od Niego pochodzi i o Nim mówi obrazowo, hell brennt. Aby ona jasno świeciła. Er beschneidet die Dochte. On przycina te knoty. Dann ist noch etwas anders. I jeszcze coś innego tam jest. Wir hatten gesagt, er bringt Räucherwerk da, der Priester im Alten Testament auf dem goldenen Altar. My żeśmy mówili, że ten kapłan składa ofiarę z tego kadzidła. Wir stehen vor Gott. My stoimy przed Bogiem. Nicht nur als solche da, deren Sünden so gerade eben vergeben worden sind durch den Herrn Jesus. Nie tylko jako tacy, których dopiero co grzechy zostały przebaczone i zgładzone przez krew Pana Jezusa. Dafür ist sein Blut geflossen. Tak, rzeczywiście, za to Jego krew płynęła. Dass alle unsere Sünden abgewaschen werden konnten. Aby wszystkie nasze grzechy mogły być obmyte. Aber wir stehen vor Gott da, angenehm gemacht in dem Geliebten. Ale my stoimy przed Bogiem uczynieni przyjemnymi w tym umiłowanym. Das ist noch mehr als nur ohne Sünde sein. A to oznacza coś więcej niż tylko stać bez grzechu. Wir stehen vor Gott in dem Wohlgeruch des Lebens des Herrn Jesus, was er hier auf der Erde gelebt hat. My stoimy przed Bogiem w tej woni przyjemnej tego życia Pana Jezusa, jakie On tutaj na ziemi prowadził. Umhüllt gleichsam von der Wolke des Räucherwerks. Otoczeni tym obłokiem z tego dymu z kadzidła. Das sind die beiden Tätigkeiten des Herrn Jesus. Tak wyglądają te dwie czynności Pana Jezusa. Dafür zu sorgen, dass das Licht, was ihn darstellt, in der Gegenwart Gottes hell brennt. O to się starać, aby ta światłość jasno świeciła, Jego światłość przed Bogiem. Und uns in jedem Moment angenehm zu machen vor Gott. Aby w każdym momencie nas czynić miłymi przed Bogiem. Wir kommen noch zu etwas Drittem. I teraz jeszcze przejdziemy do trzeciej rzeczy. Aber das möchte ich erst etwas später sagen. Ale o tym chciałbym troszkę później powiedzieć. Jetzt möchte ich zu einem weiteren Punkt kommen. Bo chciałbym przejść do następnego punktu. Wir haben das Heiligtum gesehen. My żeśmy już oglądali świątynię. Wir haben den Dienst des Herrn Jesus im Heiligtum gesehen. My żeśmy oglądali służbę Pana Jezusa w świątyni.
Und jetzt zeigt uns das Wort Gottes. I teraz nam Słowo Boże pokazuje, dass so wie im Alten Testament, że tak jak w Starym Testamencie, in den vorderen Bereich, w tej pierwszej części, przedniej części świątyni, nicht nur der hohe Priester Zutritt hatte, nie tylko ten najwyższy kapłan miał dostęp, sondern auch seine Söhne, ale również i jego synowie, die Priester, kapłani, konnten in den vorderen Bereich hineingehen. Oni, im było też wolno wejść do tej przedniej części. In den hinteren Bereich nicht. Do tej tylnej części nie. Da konnte nur der hohe Priester hineingehen. Tam mógł wchodzić tylko ten najwyższy kapłan. Und das nur einmal im Jahr. I do tego tylko raz w roku. Aber wir haben gesehen, dass in dem jetzigen Heiligtum, ale my żeśmy to już widzieli, że w obecnej świątyni, es diese Trennung nicht mehr gibt. Już nie ma tej zasłony oddzielającej. Der Vorhang ist beseitigt. I ta zasłona jest usunięta. Und wir sind Priester. I my jesteśmy kapłanami. Wir treten ein ins Heiligtum. I my wchodzimy do świątyni. Wohin? Dokąd? In den Himmel. Do nieba. Wann? Kiedy? In Zukunft? W przyszłości? Nein, heute. Nie, dzisiaj. Ist uns das bewusst? Czy jesteśmy tego świadomi? Wir waren vorhin auf den Knien. Przed chwilą dopiero co byliśmy na kolanach. Da waren wir mit unseren Körpern hier im Raum. To wtedy my naszymi ciałami byliśmy tu w tym pomieszczeniu. Aber wo waren wir dem Geiste nach? Ale gdzie byliśmy w naszym duchu? Ich hoffe im Heiligtum. Mam nadzieję, że w świątyni. Vor dem Thron Gottes. Przed tronem Bożym. Habt ihr euch das schon mal bewusst gemacht? Czy już kiedyś sobie to uświadomiliście? Ich kann euch sagen, ich mache mir das jedes Mal bewusst, wenn ich hinknie. Ja chciałbym wam powiedzieć, że staram sobie to uświadamiać za każdym razem, jak tylko zginam kolana w modlitwie. Ob in der Versammlung? I to obojętnie, czy w zgromadzeniu, wo wir gemeinsam ins Heiligtum treten, gdy my wspólnie, społecznie wstępujemy do tej niebiańskiej świątyni, oder ob zu Hause, albo obojętnie, czy w domu, wenn du vor deinem Bett kniest, gdy ty klękasz przed twoim łóżkiem, oder vor dem Stuhl, obojętnie, czy przed krzesłem, oder in welcher Art du auch dein Gebet verrichtest, a obojętnie w jaki sposób ty modlisz się w trakcie twojej modlitwy, im Glauben, to we wierze, im Geiste, w duchu, bist du vor dem Thron Gottes, znajdujesz się przed tronem Bożym. Und mache dir das ruhig bewusst. I możesz sobie to spokojnie zawsze uświadamiać. Das zeigt einmal unser unendliches Vorrecht. A to zawsze ci będzie przypominało nasze nieskończenie wielkie przywileje. Bedenken wir, der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr. Zwróćcie na to uwagę, że najwyższy kapłan mógł tylko raz w roku vor die Bundeslade treten. Stawać przed tą skrzynią przymierza. Wir haben alle Zeit. A my zawsze mamy taki czas, die Möglichkeit. I tą możliwość, nicht vor dem Bild zu erscheinen. Nie stawać przed jakimś obrazem, wzorcem. Die Bundeslade war nur ein Bild. Bo ta skrzynia przymierza była tylko takim obrazem. Wir erscheinen wirklich vor dem Throne Gottes. My rzeczywiście zjawiamy się przed tronem Bożym. Das ist ein unendliches Vorrecht. To jest nieskończenie wielki przywilej. Aber es gibt uns auch das Bewusstsein. Ale on też powinien nam dawać i tą świadomość, vor wen wir treten. Przed kogo my przystępujemy? Vor den Heiligen Gott. Przed świętego Boga. Und das Wort Gottes zeigt uns, dass es eigentlich zwei Dinge sind, für die wir ins Heiligtum eintreten. A Słowo Boże nam pokazuje, że w zasadzie są dwie rzeczy, dlaczego my wstępujemy do tej świątyni. Das erste habe ich schon gesagt. Tą pierwszą rzecz, pierwszy powód ja już wymieniłem. Ich habe an das Gebet erinnert. Ja już wspomniałem wam o tej modlitwie. Und da meine ich vor allem dies, das Gebet als Bitte.
A przede wszystkim miałem tutaj na myśli modlitwę jak, zanoszoną jako prośbę. Und da möchte ich einen Vers lesen aus dem Hebräerbrief. I chciałbym w tym celu przeczytać jeden wiersz z tego samego listu do Hebrajczyków. Kapitel 4, Vers 16. Z 4 rozdziału, 16 wiersz. 4 rozdział, 16 wiersz. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Da haben wir das. Tutaj to oglądamy. Wir haben Freimütigkeit. My mamy tą odwagę, ufną odwagę, vor dem Thron Gottes zu erscheinen. Aby zjawić się przed tronem Bożym. Wo ist der? A gdzie on się znajduje? Natürlich im Himmel. Naturalnie, w niebie. Und dahin kommen wir. I tam my przychodzimy. Wenn wir unsere Bitten vorbringen. Wtedy, gdy my przedkładamy nasze prośby. Aber dann haben wir noch einmal das Wort Freimütigkeit. Ale jeszcze raz w tym liście mamy wymienione to słowo, mamy tą wolność, czy śmiałość. Im 10. Kapitel. W 10. rozdziale. Vers 19. 19. wiersz. Und folgende, les mal bis Vers. Bis Vers 22. Od 19 do 22 wiersza. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Hier haben wir noch einmal Freimütigkeit zum Eintritt ins Heiligtum. Tak, tu jeszcze raz oglądamy ten wstęp w tej ufności do miejsca, do świątyni. Aber hier ist es nicht so sehr um unsere Bitten darzubringen. Ale w tym miejscu nie tak bardzo chodzi o to, aby przedkładać nasze prośby. Das haben wir am Ende von Kapitel 4. O tym żeśmy czytali pod koniec tego 4. rozdziału. Wo wir in Kapitel 4 die Wüstenreise haben. Bo w tym 4. rozdziale oglądamy tą opisaną podróż przez pustynię. Mit allen Schwierigkeiten. Ze wszystkimi trudnościami. Da kommen wir mit unseren Anliegen vor Gott. I wtedy my z naszymi sprawami zjawiamy się przed Bogiem. Aber mir scheint es, dass wir hier als Anbeter kommen. Ale tutaj w tym 10. rozdziale widzimy, że tutaj przed Bogiem zjawiamy się jako uwielbiający. A das ist die zweite Art, wie wir ins Heiligtum eingehen. I to jest właśnie ten drugi rodzaj, w jaki sposób możemy my znaleźć się w świątyni. Das tut ihr gemeinsam am Sonntagmorgen. A to wszystko czynimy wtedy, gdy społecznie zgromadzimy się w niedzielę do południa. Denn wir verbinden ja mit dem Brechen des Brotes. Co my łączymy również z łamaniem chleba. Die Anbetung. I przynosimy uwielbienie. Die Anbetung des Vaters. Uwielbienie Ojca. Die Anbetung des Sohnes. Uwielbienie Syna. In der Kraft des Geistes Gottes. W tej mocy tego Ducha Bożego. Und dann sind wir wieder mit unseren Körpern hier im Raum. I znowu wtedy my znajdujemy się w ciałach naszych w tym pomieszczeniu. Aber wo sind wir im Geiste? Ale gdzie my znajdujemy się w naszym duchu? Ich hoffe vor dem Throne Gottes. Mam nadzieję, że przed tronem Bożym. Wisst ihr, der Unterschied zu Offenbarung 4 und 5 ist nur, dass wir dann dort auch mit dem Leibe sind. Wiecie, ta różnica pomiędzy tym miejscem a 4 i 5 rozdziałem objawienia to jest to, że my już tam będziemy naszym ciałem. Aber im Geiste dürfen wir jetzt schon dort sein. Ale teraz my możemy już tam być w naszym duchu. Da sehen wir das Lamm wie geschlachtet. I możemy oglądać baranka jako zabitego. Am Throne Gottes. Na tronie Bożym. Ich habe die Gewohnheit am Sonntagmorgen, aber das muss man nicht nachmachen, die Augen zu schließen.
Ja mam taki zwyczaj, który no niekoniecznie każdy musi naśladować, aby w niedzielę zamykać oczy. Um nicht abgelenkt zu werden. Po to, aby nie być niczym rozproszonym. Von den äußeren Eindrücken. Przez te wszystkie czynniki zewnętrzne. Denn ich möchte in meinem Geiste. Bo ja chciałbym w moim duchu. Vor dem Throne Gottes stehen. Stać przed tym tronem Bożym. Mit meinen Brüdern und meinen Schwestern. Z moimi braćmi i z moimi siostrami. Um Gott zu preisen und anzubeten. Aby Boga sławić i uwielbiać. Welch ein Vorrecht. Jakiż to jest wspaniały przywilej. Im Glauben treten wir ein ins Heiligtum. We wierze my wstępujemy do świątyni. In den Himmel selbst. Do samego nieba. Und das können wir auch persönlich tun. I możemy to czynić osobiście. Hebräer, wir haben im Hebräerbrief das Zusammenkommen als Versammlung überhaupt nicht. W liście do Hebrajczyków w ogóle nie oglądamy tego zgromadzenia jako zbór razem. Diesen Vers in Hebräer 10 kann man anwenden auf unsere gemeinsame Anbetung. Te wiersze z 10 rozdziału do Hebrajczyków można zastosować do naszego społecznego uwielbiania. Aber wir können genauso gut persönlich. Ale dokładnie tak samo możemy i osobiście anbeten. Uwielbiać. Und ich bin davon überzeugt. I jestem o tym przekonany, dass der Wert der Anbetung am Sonntagmorgen, że ta wartość uwielbienia w niedzielę do południa sehr viel davon abhängt, jest bardzo wiele od tego zależna, wie gut wir die persönliche Anbetung kennen. Jak dobrze żeśmy poznali osobisty sposób uwielbiania. Wenn du persönlich nicht anbetest, bo jeżeli ty osobiście nie uwielbiasz, wie willst du dann anbeten in Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern? W jaki sposób miałbyś też i potem uwielbiać w społeczności z innymi braćmi i siostrami? Dann ist die Gefahr, dass du Theater spielst. Wtedy będzie niebezpieczeństwo wielkie, że będziesz odgrywał teatr. Entschuldig den Ausdruck. Wybaczcie takie wyrażenie. Aber wenn du während der ganzen Woche keinen anbetenden Gedanken für deinen Gott hast. Ale jeżeli ty przez cały tydzień nie będziesz miał w sercu uwielbiających myśli skierowanych dla Twojego Boga. Wo sollen sie dann am Sonntagmorgen herkommen? To skąd one miałyby nagle się pojawić w Twoim sercu w niedzielę do południa? Dann kannst du natürlich eins machen. Naturalnie wtedy możesz tylko jedną rzecz zrobić. Du kannst das sagen, was schon tausendmal gesagt worden ist. Możesz powtórzyć po raz tysięczny to, co już było tysiące razy powtarzane. Ich sage nicht, dass wir nicht Dinge wiederholen können. Ja mówię to nie po to, żeby nie wolno było powtarzać rzeczy. Wisst ihr, aber dann sind das oft Konserven. Ale wiecie co, wtedy to jak gdyby takie konserwy są. Das ist nicht frisch. To nie jest świeże. Und das spürst du auch. I ty to wtedy będziesz też odczuwał, że tak jest. Mir ist das schon so gegangen. Mnie już tak się powodziło. Wisst ihr, da hat, ist kein Bruder aufgestanden zum Gebet. Nagle okazuje się, że nie wstaje żaden z braci do modlitwy. Die Pause wurde immer länger, länger, länger. Te przerwy stają się ciągle dłuższe, dłuższe, dłuższe. Und jetzt muss es doch weitergehen, nicht? I myślisz, no przecież powinno to dalej się toczyć. Und dann stehst du auf. I wtedy ty nagle wstajesz. Und dann sprichst du ein Gebet. Wypowiadasz pewną modlitwę. No ist auch alles richtig daran. Może i w tej modlitwie wszystko jest w porządku. Aber du spürst in deinem Herzen, ale ty odczuwasz w swoim sercu, das ist nicht frisch, że to nie były świeże rzeczy. Dann frage dich einmal, i wtedy, gdy to odczujesz, zapytaj siebie samego, wie viel hast du in der Woche vorher, ile żeś w poprzednim tygodniu persönlich osobiście Anbetung gebracht, przynosił uwielbienia. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir das mehr tun. I jestem przekonany, że jeżeli będziemy więcej to sobie uświadamiali, dann wird auch am Sonntagmorgen, i więcej to czynili, to wtedy w niedzielę do południa, die Anbetung durch Frische und Lebendigkeit gekennzeichnet sein, durch Wirklichkeit. Te uwielbienie będzie charakteryzowało się świeżością i żywością. Jetzt möchte ich
noch einmal zurückkommen auf den Herrn Jesus. I teraz jeszcze raz chciałbym z powrotem wrócić do Pana Jezusa. Ich sagte, ich wollte noch eine dritte Tätigkeit von ihm sagen im Heiligtum. Poprzednio już powiedziałem, że chciałbym wymienić jeszcze trzecią czynność, jaką on wykonuje w świątyni. Sie hängt mit unserer ersten Tätigkeit zusammen. Ona jest połączona z naszą pierwszą czynnością. Wenn wir in Fürbitte vor den Thron der Gnade kommen. Wtedy, gdy my z modlitwami przyczynnymi, proszącymi, pojawiamy się przed tronem Bożym. Vor den Anfangs Dezember rief ich unseren geschätzten Bruder Max Billeta an. Przed grudniem zadzwoniłem do naszego cenionego brata Maxa Billetera, den ihr auch alle gut kennt und liebt, którego też wszyscy dobrze znacie i miłujecie. Und ihr wisst, er hatte eine schwere Herzoperation hinter sich. I jak dobrze wiecie, ma za sobą ciężką operację serca. Es geht ihm jetzt, Gott sei Dank, wieder viel besser. I dzięki Panu powodzi mu się już teraz o wiele lepiej. Er kann wieder Dienste tun, auch außerhalb des örtlichen Zeugnisses. On może już wykonywać służby nawet poza miejscowym zborem. Und denkt schon bald daran, wieder auch über die Grenzen der Schweiz hinaus einen Dienst zu tun. I myśli, że wkrótce będzie miał możliwość, aby wykonywać służbę poza granicami Szwajcarii. Aber er hat mir dann geschildert, wie er sich direkt nach der Operation gefühlt hat. Ale on opisywał mi, jak on czuł się bezpośrednio po operacji. Und da hat er gesagt, Horst, ich war so schwach. I on mi powiedział, Horst, ja wtedy byłem tak słaby, ich konnte nicht einmal mehr beten. Że nawet nie mogłem się modlić. Wisst ihr, dann ist da der Herr Jesus. Wiecie, wtedy jest Pan Jezus. Er ist im Heiligtum. On jest w świątyni. Und ich denke jetzt an das Bild des hohen Priesters im Alten Testament. I znowu teraz myślę o tym obrazie tego najwyższego kapłana w świątyni. Bei seinem täglichen Dienst. On w czasie tej codziennej swojej służby. Da trug er das Ephod mit dem Brustschild. On nosił na swoich piersiach ten Ephod. Mit den 12 Steinen auf der Brust. Mający te 12 kamieni na sobie, na jego piersi. Jeder Stein einen Stamm des Volkes Israel darstellend. I każdy z tych kamieni symbolizował jedno pokolenie z tego ludu izraelskiego. Er trug das Volk auf dem Herzen vor Gott. On niósł ten naród na swoim sercu przed Bogiem. Und wenn wir zu schwach sind, wirklich zu schwach. I jeżeli my jesteśmy za słabi, rzeczywiście za słabi, um im Heiligtum vor Gott zu erscheinen. Aby stanąć w świątyni przed Bogiem. Dann ist er da. To on wtedy jest. Und trägt uns auf seinem Herzen. I on niesie nas na swoim sercu. Vor seinem Gott. Przed swoim Bogiem. Und wir wissen auch, dass wenn wir nicht wissen, was wir bitten sollen. A my również wiemy, że jest napisane, że nawet jeśli nie wiemy, o co i jak mamy się modlić. Wir nicht nur einen Fürsprecher im Heiligtum haben, das ist der Herr Jesus. To nie tylko, że mamy takiego orędownika, który jest w świątyni, którym jest Pan Jezus, sondern auch einen Fürsprecher hier auf der Erde. Ale mamy też i tego orędownika tu na ziemi. Der Heilige Geist. Tego Ducha Świętego, der sich für uns verwendet. Który za nami się wstawia. In unaussprechlichen Seufzern. W westchnieniach niewypowiedzianych. Was ich euch ganz besonders ans Herz legen wollte heute. I to, co dzisiaj chciałbym wam w szczególny sposób położyć na sercu. Macht euch bewusst. O, uświadomijcie sobie to. Welch ein Vorrecht wir haben. Jakiż wielki przywilej my mamy. Im Glauben. Aby we wierze. Im Geiste. W duchu. In den Himmel selbst einzutreten. Stanąć osobiście w niebie. Direkt vor den Thron Gottes. Bezpośrednio przed tronem Bożym. Dort sind wir, wenn wir beten. Tam jesteśmy w chwili, gdy się modlimy. Und wenn wir anbeten. I wtedy, gdy uwielbiamy. Und den Weg dorthin hat uns der Herr Jesus bereitet. A tą drogę przygotował nam Pan Jezus.